Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie widzowie, no dalej mam swoją głowę tutaj, prawda, taką jaką mam, ale pod nią się kryje coś strasznego. Nie no widzowie, słuchajcie, ja jestem totalnie załamany tym, co tutaj jest. Tym, że ja widzę takie rzeczy, jakie widzę. Że ja mam wszystko, ja już szału dostaję z tym. Ja już szału dostaję, że ja to wszystko widzę. Dla mnie teraz wszystkie tajemnice stają się nietajemnicze. Ja już wiem wszystko, wiem, że tu jest 8 villagerów stojących. No akurat to jest moje, więc tutaj, prawda, nie powinienem być w szoku. Ale, no ja wszystko widzę, mi to strasznie przeszkadza, nie powinienem tego widzieć. Nie? I przede wszystkim niewygodnie się z tym gra. No i to jest jakaś tragedia. Ale dobra, słuchajcie widzowie, w każdym razie, ponieważ to jest też bardzo ważna rzecz, o której musimy porozmawiać. Ja wczoraj spotkałem się z Dave'em i jeżeli tego nie... Czemu ja jestem bez tej głowy? Halo, 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 już mnie nie zauważył. Ja wczoraj porozmawiałem z Dave'em i słuchajcie, Dave powiedział mi jedną bardzo ważną rzecz. Powiedział mi, że wie, że dostał adres od X-a czy coś takiego. Ja nie wiem totalnie o co chodzi, ale nie powiedział mi w końcu, jaki to jest adres. Nie zdradził mi tego, tylko nagle się wystraszył, powiedział, że nie możemy ze sobą rozmawiać, że muszę gdzieś pójść i że nie mogę być obok niego. Nie wiem totalnie o co chodzi, w każdym razie no ewidentnie czegoś się przestraszył i gdzieś poszedł. Nie wiem dlaczego, nie wiem, ale wiem, że on wie, gdzie jest X. A uważam, że może to być informacja, która może mi znacząco pomóc z tym, to, co się ze mną dzieje. No bo ja mam tą głowę, nie no, już mam jej dość, serio, bo chciałbym wrócić do normalnego stanu, nie? Ale totalnie nie wiem, jak mam to zrobić. W każdym razie widzowie, na samym starcie, zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, to koniecznie łapka w górę, subskrypcja, wbijajcie na kanał Szczypson Plus i na kidowice.pl, ponieważ tam możecie sobie razem z nami pograć na eleganckim trybie. Dzisiaj na przykład wrzuciłem fajny odcinek na kanał Szczypson Plus, gdzie poukrywałem klucze na serwerze, które wy możecie znaleźć, więc może jeszcze jakieś klucze nie zostały znalezione, chociaż raczej wątpię, chyba ktoś już tam znalazł, ale możecie próbować swojego szczęścia i może uda wam się znaleźć te klucze, ponieważ pochowałem klucze do skrzynek na serwerze kidowice.pl. My dzisiaj musimy zająć się tym, żeby przeszukać wszystkie miejsca, w których kiedykolwiek był X i żeby sprawdzić, czy może tam gdzieś będzie ten adres, który zdobył Dave. Całkiem możliwe, skoro on go skądś zdobył, całkiem jest możliwe, że ja go również mogę zdobyć. Z tym, że jak ja chcę chodzić po tym palionowym, to muszę być całkowicie poukrywany. Ale to tak, patrz, nawet się wczuję w klimat. Założymy kaptur, założymy okulary, tak żeby być totalnie inkognito, żeby po prostu nikt totalnie nie wiedział, że ja to ja. Ja wiem, widzowie, widać, że to ja, ale spokojnie, spokojnie. To jest taki klimat, trzeba się wczuć. Ale słuchajcie, bardzo ważna rzecz od poprzedniego odcinka, która się stała i którą zauważyłem również, ale nie zauważyłem jej wczoraj, a wy ją zauważyliście. Patrzcie, ja na początku, pierwszy odcinek, który miałem po powrocie z Palionowa, miałem szary ekran. I było coś z nim nie tak, ale drugi odcinek już był taki, gdzie miałem, jakby dobrze było, że widziałem wszystko w dobrych kolorach i nie był już taki szary. Ktoś to zauważył również w komentarzu i to jest faktyka, faktycznie ja widzę już lepiej, nawet na to nie zwróciłem uwagi, bo jak się, ja na początku w ogóle nie zwróciłem uwagi, że jest szare, dopiero po czasie na to zauważyłem. A teraz, jak w poprzednim odcinku tego w ogóle nie zauważyłem, że jest już normalne, nie wiem, totalnie jakby nie zwróciłem na to uwagi, no bo te kolory... A może jestem daltonistą, nie wiem. W każdym razie nie zwróciłem na to uwagi totalnie, więc całkiem możliwe, że to już jest jakby od jakiegoś czasu. I wiecie, no ja nie zwracam na to uwagi, dobra, jestem facetem, nie zwracam uwagi na kolory. Nie? Przepraszam, ale zauważyła to na pewno jakaś widzka, jest pewien, nie widz. Widzka na pewno to zauważyła widzka, to muszą kobiety zauważyć takie rzeczy, faceci nie widzą kolorów. Nieważne, w każdym razie mam wszystkie kolory, jest, już to widzę, jest wszystko git, więc jest jakiś plus, jest jakaś poprawa, nieduża, ale jest. Więc trzeba, cieszmy się z małych rzeczy. Pamiętajcie. Dobra, słuchajcie, jak ja już jestem taki inkognito, mam założoną tą głowę, nikt mnie nie rozpozna, mam podki na niewidzialność, możemy przeszukać miejsca, w których kiedykolwiek był X. I teraz słuchajcie, ostatnio pokazał mi Dave też takie miejsce, o którym ja totalnie nie wiedziałem i jest to miejsce tutaj z tyłu. I też postanowiłem, że muszę je przeszukać w momencie, w którym nie ma Dave'a, bo on mi to pokazał, ale wydaje mi się, że może tu być rzeczy, o których mi nie powiedział. I teraz tak, trzeba tu się rozejrzeć. Dobra, tutaj nic nie widzę. Masę świń tutaj mają, te skrzynki. Czy jest tu gdzieś jakaś książka, która by nam się mogła przydać? Są zielone, ale zielonych może... O, jest książka, czekaj, bo nie zauważyłem jej od razu. Zaczynasz odkrywać zagadki, które nie były najprostsze. Ciekawe. Miałem ciebie za najgłupszego. Wydaje mi się, że to nie jest do mnie, bo nie odkrywam żadnych zagadek w tym momencie, ale możecie mi dać znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Tu są ziemniaki, tu jest... Dobra, czyli... Tutaj nic takiego, ale tu mi pokazywało również, że są jakieś spluwy. Czy mi się przydadzą te spluwy? Chyba nie. Albo... Czekajcie, sprawdźmy, bo to jest do ulepszenia. Czy ja mogę ulepszyć jakoś tą spluwę? Nie mogę ulepszyć, to chyba tu powinno być. Dobra, czyli tego nie ulepszymy. Dobra, odłóżmy to na razie. Nie bierzmy nic stąd, bo wiecie, nie mam pewności... O, tu są... Tu jest tyle potek na niewidzialność, a ja robiłem poty specjalnie. Dobra, mamy w takim razie asortyment. Wiemy, że są gdzieś potki na niewidzialność pochowane. Dobra, ale teraz pytanie, czy ja nie powinienem sobie zabrać kilku, ponieważ ja póki co nie użyłem żadnej, ale wiecie, nigdy nie wiadomo. Zabierzmy, oni i tak nie zauważą, że ja sobie zabiorę dwie potki dodatkowe, a będziemy mieli, wiecie, większą pewność taką, że możemy w każdej chwili się napić tego. W każdym razie przydałoby mi się też... Kurczę, wiecie co mi się przydało?
Przydałoby mi się schować to w jakąś, tak żeby mieć ciągle przy sobie na przykład full asortyment. Chociaż kurczę, nie wykorzystam tyle tego. Mógłbym po prostu... Dobra, wiecie co, zrobimy tak. Zabierzmy tego dirta, odłóżmy tu, musimy się jak najwięcej rzeczy pozbyć. Obsydian. Dobra, zróbmy taką akcję, że. Dobra, czekajcie, tu rozwalmy to. Cicho, nie chciałem strzelać. Halo! O nie, dobra, tak, tutaj to, pyk. Tego brika dajmy tutaj, nikt nie zauważy, że tak było w ogóle. Dobra, zombie heada, dobra, na razie sobie go zostawmy. Nie wiem, czy mi się przyda, raczej nie. Armor standa, wiecie co zrobimy z tym armor standem? Zostawimy go tu gdzieś, nie będę pamiętali, czy on tutaj był, czy nie. No, połóżmy to tutaj, dobra, mamy to, nikt na to nie zwrócił uwagi. I bierzemy zamiast tego potki na niewidzialność, dlatego, że potrzebujemy ich naprawdę duży zapas. Więc postawmy wszystko na to, żeby po prostu ich było jak najwięcej, nie? Wiecie o co chodzi. Więc zróbmy po prostu coś takiego. Mamy strasznie... O, właśnie, ja mogę te schować do środka. Czy ja mogę tu schować... Ja myślałem, że mogę schować... To by było dziwne, jakbym mógł schować podkę do książki. To by było... Chociaż dałoby się to zrobić, czysto teoretycznie jakby wyciął jakby takie miejsce w książce na podkę, ale no dobra, nieważne. Bierzemy jak najwięcej tych invisibility potek z tego powodu, że... Skoro one tutaj są, raczej z nich nikt nie korzysta, a nam się przydadzą. Musimy je gdzieś schować, więc to jest pierwsza rzecz, którą nam się udało zrobić. Aktualnie nie widzę, żeby ktokolwiek mnie śledził, więc mamy spokój. Musimy się dowiedzieć, musimy zaraz pójść tam do tego domu X, do domu taty hejtera, ponieważ tam są X-y i ja już doszliśmy do tego, że tam jest kryjówka X-a na dole. Musimy ją zwiedzić, tylko czekajcie, teraz musimy schować gdzieś te rzeczy tak, żeby one były bezpieczne. Najlepsze by było Ender Chest, ale no dobra, tu mogę coś schować, więc schowałem tutaj ile się da. Dobra, tak, schowajmy, aczkolwiek to nie jest wszystko. Ja tu mam schowaną taką beczkę jedną. Dobra, schowajmy tutaj, to jest dobre miejsce na to. Dobra, wiecie co, mi wystarczy, jak ja będę miał przy sobie 3 potki, bo więcej i tak nie będziemy w stanie wypić. Tak naprawdę, zajmuje mi to miejsce w ekwipunku, a mamy teraz poukrywane na zapas, prawda, rzeczy, to jest bardzo ważne. Dobra, robimy tak. Czy ja to potrzebuję, weźmy sobie to, może nam się to przydać, żeby na kogoś zerknąć z daleka. Bo to możemy mieć mega dobry zoom razem z Optifine'em. Dobra, i teraz tak, lecimy teraz do tego domu taty hejtera. Musimy tam zerknąć, jak wygląda sytuacja, ponieważ tam całkiem możliwe, że coś możemy znaleźć. Coś ciekawe. Właśnie! Przypomniała mi się jedna rzecz! Muszę wam to pokazać. Czekajcie. Czy ja... Dobra, nie piję potę na niewidzialność, bo chyba mnie nikt nie śledzi. W ogóle nie widziałem nikogo tutaj dzisiaj, więc chyba nie, ale musimy zejść tutaj. Dobra, schodzimy. Łup, dobra. I teraz tak. Czy ja uda mi się to zamknąć, tak żeby to było... Okej, udało mi się. Dobra, świetnie. Schodzimy niżej i teraz tak. Szybka akcja. Tutaj jak byliśmy ostatnio, tu jest zdjęcie na prawo. Teraz tak, pamiętacie, tutaj były stworzenia jakieś, takie jakby moby. Ale jak ja wyszedłem stąd, tutaj za te drzwi, chciałem się w pewnym momencie wrócić i stamtąd tam się otworzyło przejście. Tam jest dalsza część tej bazy, o której, kurczę, zapomniałem totalnie i w ogóle nie wiedziałem, że jakby odrzuciłem to od siebie, bo chwilę po tym, jak my to zobaczyliśmy, no to przenieśliśmy się na świat X-a, nie? I w ogóle jakby nie miałem jak tego sprawdzić. Więc to jest bez sensu tak naprawdę. Znaczy bez sensu. Bez sensu jest to, że ja to zapomniałem, a warto jest sobie to przypomnieć teraz tak. Tu gdzieś musi być w takim razie ukryty przycisk, który sprawi, że będziemy mogli tam wejść, tylko totalnie nie wiem gdzie. Ale dobra, szybko się rozejrzyjmy tutaj po tym. Czekajcie, może zróbmy sobie tak, wybierzmy sobie noktowizję. Może z noktowizją nam będzie łatwiej zauważyć przycisk. Tutaj nic nie widzę. Tu jest ten portal, to zdjęcie. Czy coś może być za tym zdjęciem? Chyba nie, jeszcze nie ten. Tu były te stwory, nie? O, to jest otwarte nawet. Tu jest przycisk jakiś. O, czekajcie. Dobra, mamy to. Ile mam czasu? Zobaczmy, czy tam coś jest. Halo? Dobra, jest sporo czasu na przejście. Dobra, tam nie ma za dużo. Wchodzimy tam. Uwaga, jesteście gotowi? 3, 2, 1, 0. Pyk! Klikłem. Dobra, przechodzimy. Jest. Jesteśmy w środku. Okej, teraz tak, tu są jakieś skrzynki, sprawdźmy je. Tych nie da się otworzyć w ogóle, jakiś idiota to projektował. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, ty... O, tu jest przycisk! Chyba powrotny. Kurde, boję się, że go kliknę i coś się stanie, ale dobra, sprawdźmy to. Okej, dobra, jest powrotny, dobra, powrotny jest przycisk. Tu nic nie ma, ten... Dobra, jest książka, dobra, czytamy ją. Widzę go, jest naszym szpiegiem. Dzięki niemu wykończymy palionowo. Szuka sposobu na powrót do swojego podstawowego wyglądu, ale szuka nie tam, gdzie trzeba. Nie znajdzie sposobu, Dave już został postraszony, nie zdradzi mu, gdzie jesteśmy. Okej, dobra, czekajcie, póki pamiętam. Robimy szybką akcję. Tutaj coś takiego, pyk, oddalamy do tyłu. Zrobiliśmy zdjęcie w noktowizji, ale nie chcemy w noktowizji, chcemy normalne zdjęcie. Tak, pyk. Uwaga, czy mogę zrobić zdjęcie? Dobra, zrobiliśmy zdjęcie. Ej, jestem ciekaw, czy na zdjęciu też to widać. Ej, ciekawe to jest, bo ja to widzę przez moją głowę. Ty, czekaj, mam...
ale mam teraz opcję, nie? Czy to oznacza, że nawet jeżeli ktoś zrobił zdjęcie kiedyś, na którym może coś jakby być, wiecie o co chodzi, że na przykład zrobiłbym zdjęcie, patrzcie, w ten sposób, że tu nic nie widać, nie? Zrobiłbym to zdjęcie i coś tam by się okazało, że było jednak w momencie zrobienia zdjęcia, czy ja mam taką noktowizję również działającą wstecz? Nie wiem, mocne by to było, ale trzeba to będzie sprawdzić. Dobra, odłóżmy te zdjęcia sobie tutaj na razie. Dobra, i teraz tak, czy ja to mam brać? Czekajcie, jeszcze raz to przeczytajmy. Widzę go, jest naszym szpiegiem. Mam wrażenie, że to chodzi o mnie. Jest naszym szpiegiem, dzięki niemu wykończymy Palionowo, szuka sposobu na powrót do swojego podstawowego wyglądu. Dlatego myślę, że chodzi o mnie, bo jakby, no ja szukam teraz jakby powrotu, nie? Znaczy sposobu na powrót wyglądu, ale szuka nie tam, gdzie trzeba. Nie znajdzie sposobu. Dave już został postraszony, nie zdradzi mu, gdzie jesteśmy. Dobra! To musi chodzić o mnie. Dave wczoraj chciał mi powiedzieć, jaki jest adres X-a, ale w momencie, w którym ja już mi miał powiedzieć, on nagle mówi, czy ja coś widzę, czy ja coś ten. Ja powiedziałem, że ja nic nie widzę, nie wiem w ogóle, o co mu chodziło wtedy. Odkładam tą książkę tutaj, ale wiecie, co bym zrobił? Czy mam zabrać tą książkę? Nie, zostawmy ją. Kurczę, chociaż przydałoby się to skopiować jakoś. Ja nie mam niestety żadnej książki do skopiowania tego. Dobra, trudno, nie zrobimy tego, nie biorę tego. Albo weźmy to. Kurczę, i tak, chociaż nie, ich się może... Dobra, nie, udajmy, że nas tutaj nie było. Chociaż nie, oni, jeżeli ja jestem ich szpiegiem i oni i tak wiedzą i widzą mnie ciągle, no to i tak wiedzą, że ja to znalazłem. Dobra, to jak walczę jakby z wiatrakami w ogóle, to bez sensu i tak z nimi nie wygram. Ale w każdym razie, Dave wie, gdzie oni są. Postraszyli Dave'a po to, żeby Dave nie zdradził mi, gdzie jest adres, w którym oni mieszkają, ponieważ jeżeli ja odkryję, gdzie oni tak naprawdę mieszkają, mogę znaleźć sposób na to, żeby się wyleczyć. I... to jest punkt, który teraz jest zaczepny tak naprawdę, ponieważ o to musimy teraz się postarać. Mam nadzieję, że oni nie widzą wszystkiego. Jeżeli oni widzą każdy mój ruch, jeżeli ta głowa, którą miałam zamiast mojej głowy, sprawia, że oni widzą każdy mój ruch i widzą, co ja robię, to są zawsze krok do przodu przede mną i ja nie jestem w stanie nigdy im zaszkodzić, bo nawet jeżeli ja pójdę w miejsce, w które powinienem pójść, to oni wszystko, co powinienem tam znaleźć, przeniosą w inne miejsce i nigdy tego nie znajdę. Jak ja mam w takim razie wygrać z tym? Ej, to jest niemożliwe w takim razie wygrać. Ja jestem w tym momencie tak naprawdę postacią tragiczną. Nie jestem w stanie z nimi wygrać. Ej, dobra, to jest przykre strasznie, nie? Ale nie no, jakiś sposób trzeba na to znaleźć. Jaki, nie wiem jeszcze totalnie, ale jakiś sposób będzie trzeba na pewno znaleźć. Dobra, co byśmy mogli jeszcze zrobić dzisiaj? Czy jest jeszcze jakaś kryjówka X-a, o której nie wiem? Chyba nie. Ja właśnie... Wydaje mi się, że to jest tylko te dwie rzeczy są. Tak naprawdę nie wiem o żadnej innej kryjówce X-a. Tam widzę, że jest X zamiast Yeti ma oczy. Ale to mogło być jeszcze niepoprawione z poprzednich czasów. Tu widzę, że jest głowa X-a. Czy coś tu się kryje w środku? Czekajcie, bo tu jest jakieś wejście. Okej, okay, tu jest tabliczka. Sekrety skrywają groby przodków Palionowa. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem totalnie, o co tu chodzi. Nad tym się będziemy zastanawiać może kiedy indziej. W każdym razie, na pewno, i to jest pewne, co muszę zrobić, to muszę dowiedzieć się, gdzie jest adres, w którym mieszka X. Muszę dowiedzieć się, co Dave przede mną ukrywa, ponieważ ewidentnie coś ukrywa. I to są rzeczy, które na pewno pomogą mi, żeby wyleczyć się z tego... Nie wiem, z czego to jest, ale no z tego, że mam po prostu głowę, jaką mam, bo... To wygląda tragicznie.